Witajcie, tym razem naprawdę krótka i szybka lekcja. Smoke on the Water, coś dla początkujących. Widzicie tutaj ustawienia mojego wzmacniacza. Na początek zastanawiałem się, czy nie dać ustawień takich bardziej rock'n'rollowych, ale usłyszałem nagranie i okazuje się, że tam jest taki ostry, rasowy dźwięk, dlatego też taki ustawiłem. Gitara ustawiona oczywiście jest na przystawkę przy mostku, strój jest standardowy, gramy oczywiście kostką i zaczniemy. Pokażę Wam, dokładnie mówiąc, dwa sposoby grania tego riffu. Najpierw zaczniemy od dwudźwięków, czyli dwudźwięk oznacza, że będziemy grali dwa dźwięki na raz, czyli dwie struny. Włączmy gitarę. Zaczniemy na progu piątym, od struny piątej i struny czwartej. Tak? Na progu piątym możemy grać dwoma palcami, na przykład drugim i trzecim, albo grać jednym palcem, pierwszym czy też trzecim. Zaczniemy może od grania jednym palcem, także gramy na progu piątym strunę piątą i czwartą. Przenosimy się na próg trzeci. Gramy strunę czwartą i trzecią. Teraz wracamy na próg piąty, ale też na tych strunach czwartej i trzeciej. I gramy. Czyli po razie mamy już. Za drugim razem gramy. Piąty próg na strunie piątej i czwartej. Trzeci próg na strunie czwartej i trzeciej. I próg szósty na strunie czwartej i trzeciej. I piąte na czwartej i trzeciej. Czyli mamy za drugim razem. Ok, to jest chyba proste. Zagrajmy do tego momentu. Jak widzisz, użyłem tutaj palców trzeciego, nawet drugiego. Tak po prostu. W ten sposób gra mi się po prostu wygodniej, ale jak chcecie, możecie grać oczywiście wszystko jednym palcem, tudzież dwoma palcami. To już zależy od Waszej wygody. Zagrajmy może jeszcze tutaj końcówkę. Czyli mamy próg piąty na strunie piątej i czwartej. Próg trzeci na stronie czwartej i trzeciej. Próg piąty na stronie czwartej i trzeciej. I próg znowu trzeci na czwartej i trzeciej. I dwa razy próg piąty na stronie piątej i czwartej. Teraz na czym może polegać ewentualna trudność tutaj? Chodzi o to, żeby grać dwa dźwięki, tak? Czyli musimy się skupiać, żeby kostką wygrywać tylko dwie struny, te, które chcemy. Możemy obejść ten problem, robiąc z tego dwudźwięku power akord. Czyli nie możemy grać już go tak sobie, jak chcemy pierwszym palcem. Musimy przyłożyć każdy dźwięk, zagrać palcem trzecim i czwartym i przyłożyć poprzeczkę na progu tutaj, dwa progi wcześniej, na strunie najwyższej. I teraz tak, robi nam się z tego power akord. Czyli tak, strunę szóstą przyciskamy, tak jak jest w power akordzie normalnie, tutaj piątą, czwartą, wiadomo. Resztę strun tłumi nam palec pierwszy, tutaj jako poprzeczka. I już teraz nie musimy przejmować się graniem tylko dwóch strun. Czyli gramy te trzy struny zawsze, tak jak jest power akord, co jest zgodne z tonacją całkowicie. I reszty strun nie będzie słyszalne automatycznie. Dlatego to nam załatwia wszystko. Gramy zatem power akordy. Jeżeli mieliśmy układ dźwięków, teraz musimy zagrać to z poprzeczką. Zatem będzie power akord na progu trzecim, na strunie szóstej. Na progu pierwszym, na stronie piątej. I na progu trzecim, na strunie piątej. Potem dalszy fragment. Podobnie. Tutaj jest to przejście z czwartego na trzeci. I końcówka. To jest ten drugi sposób grania. Nie wiem, czy jest dla Was prostszy, czy łatwiejszy. Zależy, czy ktoś lubi power akordy i się dobrze w tym czuje. No załatwia to, jak mówię, resztę strun, dlatego możemy grać przez wszystkie, nie ma w tym problemu. Dodatkowo taki power akord tutaj z dodaną struną dodatkową basową daje nieco ostrzejszy dźwięk, więc to też może być fajny aspekt. Także bardzo łatwy, przyjemny utwór dla początkujących. Mam nadzieję wstawić kilka jeszcze takich utworów w najbliższym czasie. A póki co zapraszam do nauki, komentujcie i zobaczymy się następnym razem.